W związku z tym, że cały przegląd moków trwał ponad godzinę, zadecydowałem, że będę go wrzucał na raty, tak po pół godziny około. Także dalsza część przeglądu moków pojawi się troszeczkę później, więc przepraszam, że się nie uda od razu całego wrzucić, ale niestety mój internet nie wyrabia, przez co jest problem. Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. No, ja bym dał 9. 9,5 ode mnie. 9,5. Okej, w takim razie lecimy dalej. A dobra, niech będzie. Tutaj fanart od Jake'a do Kugawy. I powiem ci. A tamten macek karbony? Zaraz pokażemy. Bo popieprzyłem kolejność. Dobra. Posekę. Zagadam. Fanart od Jake'a do Kugawy. Pupunga. Fajny, kurde, i powiem. To jest customowy tors? Czy widać, że to To jest jakiś wygląda. konkretnie? Bo Dorek. widać To tutaj wygląda. dorysowane ścięgna, tu widać. Ale No, w one sumie. są na ten. Narysowane jest trochę jak ten tors od tego, od Kliki. Makuty Kliki. No. Rączki wyglądają, jakby to była góra puste CCBS, a dół zabudowany. To czoło CCBS-y. trochę za duże, mi się wydaje. Ale Pupunga to za kolak także. Tak. A propos rysunków, mam taką wiadomość podobną do tego, co przed chwilą powiedział Maniek do Andresa. To Kugawa ty chuju, kiedy będą nowe komiksy. Ty właśnie, już chyba rok minął. No kurwa, czekam No. na te komiks od roku. Ja to w kwietniu No, chyba to widać, nie, że nie, twój muszę fan. was poprawić. Myśmy na Prima Aprilis Pupunga odwalił tą akcję na czacie PGB, więc to jest mniej niż rok jeszcze. A, kwiecień Brakuje miesiąca. dopiero. To był kwiecień. A no, fakt, fakt. Ale i Albo tak maj nawet. już i tak przebił barierę przebił barierę Bąkli. No co, no, bierze ze swojego autorytetu przykład. Jak Pupunga się opieprza, ten też się opieprza. Mam takie pytanie, Negusik? Następnym Tak? razem, jak będziesz dziś jechał na Prima Aprilis, to zostawisz telefon w domu? Jeszcze raz? Jak będziesz ty gdzieś jechał na Prima Aprilis, to zostawisz telefon w domu? Spoko. Nie będę ci mówił szczegółów. Tak wiesz, po prostu lubię On w niego ci chce usu... patrzeć. Ładny jest, ale ci kanału nie usunę. Właśnie chciałem powiedzieć, że on ci chce kanał usunąć. Już o tym Mina Priv mówił. Kiedyś tam Spoko, ja mówił się latem, zawsze że jesteś jego wylogowuję. kanałem. Ja Kiedyś ci to pijany mówiłem na byłeś pewno. ostatnio. Kiedyś ci to mówiłem. Jak pijany ostatnio byłeś. Kiedy Ja to było? ostatnio Kiedy to pijany byłem, było? jak pisałem historię miłosną Pupungi na tym na serwerze. O ludzie. No bo ogólnie jak robiliśmy Wojanuli, nie, tam był Love Cave i w nim była ta pasta o Pupundze, to ją pisałem pod wpływem. Ja pin. Przywiozłem z Danii piwo jedno, którego nie wypiłem i uznałem, że no, że nie będzie stało całego roku aż do następnego wyjazdu. Tu znam sobie o pierdzielę po prostu na chacie. I jak już wypiłem, to miałem taki przypływ inspiracji, żeby jednak coś napisać. Akurat na pusty żołądek podziałało mocniej. No to powiem tak, ten Mizerix, nie wiem, czy kojarzycie go. Nie, nie mówię o tym bąklowym, tylko o członku PGB kiedyś. Ojej. No ten co wyleciał za dramę z filmem. Tak. Tak. Zauważyłem, jaki to stary nie jest, a to taki filoniedziejakowy nie jest. Typowy fan Bąkli, taki głupi. Powiem tak. Gość wziął i mi kiedyś mówił, że. Ale to dawno temu już. Że mu najlepiej się właśnie buduje i tworzy pod wpływem. Ale wiesz co, ja pamiętam, że myśmy kiedyś zrobili akcję, bo my byliśmy gdzieś na studiach i raz w tygodniu jeździliśmy do Wrocławia na zajęcia laboratoryjne. I zajęcia były gdzieś tam w pół dnia, jeszcze mieliśmy inne na początku, że na siódmą jechaliśmy. No i pewnego dnia te zajęcia odwołano, nie mieliśmy co robić przez 4 godziny, a jeden z moich znajomych miał urodziny i przywiózł dwie w plecaku, dwie 2-litrowe butelki coli, które były wymieszane mieszanką coli i whisky. I poszliśmy na molo nad Odrą i przez 4 godziny tankowaliśmy whisky i ziomek pod wpływem rozwiązał sprawozdanie z tej, z
czego to było? Jakieś wyjątkowo trudne sprawozdanie, co zawsze mieliśmy z nim problemy. Rozwiązali po prostu pod wpływem jeszcze na tych samych zajęciach, na których robiliśmy pomiary. Ja pierdzielę. Dobra, na ogółem ocenki, bo trochę się dziwię na tym fanartem od Jake'a. Nie, no. Ósemka. Może i nie zasługuje na dziesiątkę, ale kurde, jak ja patrzę, że to jestem ja i ktoś mi fanarta, to mam ochotę dać dziesiątkę, więc mam taką dziewiątkę. No, podobnie do ciebie w realu, brakuje tylko rudych włosów. To nie ja powiedziałem. Ale tak czy inaczej powiem o pewnej osobie. Dobra, nie. Bo zaraz ja... Powiem tak, mi się bardzo się podoba połączenie. Mi się bardzo podoba tutaj połączenie tego, że wygląda to bardzo realistycznie, ale komiksowo zarazem. No, powiem. Fajny taki. Reszta niech oceni. Także, ja właśnie. Ode mnie jest dziewiątka. Ode mnie też, bo jednak rzadko ktoś robi ten arty, więc jednak trzeba wyróżnić. No to 8. Dobra, czekaj, bo ja zgubiłem tego Manusa. O, dobra. Manus, ojciec otchłani, jaki to zrobiło na mnie wrażenie po prostu. Jak ja widzę tego... Ciągle widzę karbonowego tego z różowymi mieczami. Poczekam chwilę. Jak ja po prostu tego gnojka widzę, to mi się przypomina 10 godzin siedzenia na Xboxie 360 i napieprzanie się z gnojem. O, dobra jest. Tyle czasu. Ty to nie masz cierpliwości, żeby godzinę umierać ciągle i podłodzić do bossa, więc no. Nie mam, ale mówię, też miałem kiedyś tyle czasu. Co ty gadasz? Tym. No, Rage, zrób jak ja, oblej maturę. Znaczy, oblej z mapy. Ale podobnie, świetnie wykonane. No. Co to jest w ogóle zrobione? On mi się skojarzy z Biesem. Z Wiedźmina. Mhm. Wiesz, bardzo mocno. Bies z Wiedźmina jest bardzo podobny do Manusa z Soulsów. Mogę tutaj ale, zdjęcie, no... chociaż taki normalny Manusa jak wygląda. Ja też kiedyś mogłeś Manusa dać, zrobiłem. Mogłeś. Ja też kiedyś Manusa zrobiłem. Ale Manu, ja raczej stałem... nie masz głupich widzów, niech sobie wygooglają. No. Ej, ale w sumie to nie wiem, czy wiecie, ale Kultura jeszcze miał dobre relacje z administracją Polskiej Grupy Bionicle i normalnie wrzucał posty jeszcze przed tą całą dramą, to też zbudował właśnie Manusa i to był jeden z jego pierwszych moków. Chyba w ogóle drugi, jaki w ogóle trafił na grupę. Pierwszy to była aż chyba Impusa. Drugi to był Manus. Najpierw była Empusa, Manus i potem był Gladiatorianin. Tak, i ogółem mój Manus używał, bardzo fajnie użyte miał oczy czaszko pająka. Oczy czaszko pająka? Tak, bo czaszko pająk, ten król czaszko pająków, on miał ten taki pancerz z nadedukowanymi oczami. I Pupunga zdobył właśnie Manusa, wykorzystując ten element jako te czerwone oczy, które Manus tam ma. A, rozumiem. Dobra, zjeżdżam. Tak, i wiecie, trochę Manul, hehe. Jeden, ale aktywność miał Pupunga na tym, na TGB. On był ulubiany tam bardzo swego czasu. No, dopiero jak polazłem na RTS i tam zaczął mnie gnębić Landryna, którego nie pozdrawiam. Nie na pozdrawiam cię, gnoju. A i tak uci w dupę. To było jeszcze spoko, ale potem już jakoś tak, nie wiem. Trochę się popsuło. Dobra, nie gadajmy o PGB. Tak, no. Dokładnie. Tu mamy PDB. Ocenki, powiem tak. Pozdrawiamy administrację PGB. Tak. Bardzo mili ludzie. Ty ja. I Andras chujo zbuduj tego morbuzaka. Okej, okay. Ogółem, jak chodzi o samego moka, to dam mu 8, ale patrząc, że to jest Manus, to taki 7. To niech będzie 7,5. Ode mnie 8. Proszę, mnie po prostu porwało, nie mówiąc już o tej broni oraz łapie. No ja daję 8,5. Dobra, to przejdźmy sobie. A czekaj, czy to nie jest ostatni mózg? A, jeszcze od Malika, no właśnie. Póki co nadal Wenecja wygrywa. No. Nie, nadal wygrywa ten. Fnezji.
Ja tam dam 9, a nie 9,5, także pół punkta ma Fnezji. Ja tutaj zrobił tak. Kongu, Mari, Rewamp. Tu będą 4 moki. Ale potem je pokażę po kolei. Na razie zacznijmy od Kongu. Trochę mało jest... Ja się nie wypowiadam w tym momencie. Mało jest trochę zdjęć tego moka, przez co ciężko powiedzieć. Ciężko ocenić go z tyłu. Ale ogółem jest naprawdę ciekawy. Z tyłu nie ma nic. Z tyłu jest dla wytłumaczenia. Z tyłu na plecach jest stopa Hordika srebrna. Podoba mi się to, w jaki sposób wykorzystałeś te maski czaszkopająków z G2 jako na ramienniki. Fajnie dają tej balkowatości takiej. No właśnie, nie chciałem, żeby był... Chciałem, żeby miał lepsze proporcje, w sensie barków i tak dalej, proporcje ciała, ale jednocześnie zachować w nim tą koksowatość, taką przesadzistość, nie? Dlatego też troszeczkę się podśmiechuję z generalnie my się podśmiechujemy, że to jest taki Kongu wersja Gigachad. No. Ogółem powiem, że nie spodziewałem się, że tak ładnie mokujesz, Maniek. Ja myślałem, że to jesteś taki słaby trochę, ale jednak... Znalazłem te empusze. Pupung. Co? Znalazłem tę twoją empusę. No wiem. Jeśli będziesz chciał, to może jakoś wmontujesz do odcinka zdjęcie. Okej. Okay, wysyłam mogę. Ci na adminowy. Dobra. A ten empusa pamiętam, była bardzo spleśniała. Jest jeszcze na półce chyba nawet. Tak, nie została rozmontowana nigdy. Jest jeszcze Manus. Jest jeszcze jest na tym dywanie. Manul. Też ci wyślę. Jeśli będziecie chcieli wziąć i Jezus Mario, ale on wygląda. Znajduję po prostu na PGB zdjęcie teraz go. Nie widziałem Pupunga, że masz zdjęcie całej, że masz, miałeś całą szóstkę tych protektorów. Miałem. Dobra. Wracamy do Majka. No powróćmy do Majka, bo ludzi nie obchodzi to pewnie. Tam po prostu fotkę i tyle. Okej, ogólnie naprawdę mi się konstrukcja podoba. Ja mam tak, tam takie 8. Ode mnie 8,5. Bardzo mi się podoba. Jakiś komentarz wasz? Jakiś komentarz ode mnie. No powiem tak, w Kongu będąc jednak Letoa, to powietrza, powinien według mnie być bardziej wiotki, bardziej zwinny. Chudy. Nie niski, szeroki i krępy. To jest bardziej cecha toa ziemi. Tutaj muszę ci się wciąć, sorry, tylko miej na uwadze, przy ocenie, że to jest revamp setu, a nie moc. Dlatego w tym momencie chcę powiedzieć, że Maniek bardzo fajnie wybrnął z tego, jak wyglądał zestaw. Zestaw był bardzo szeroki, a nie wysoki. Tu mamy pokazane to, że sam Kongu stał się wysoki, postawny. Jest dosyć szeroki, ale wciąż widać, że jest to toa powietrza. Nie przeważa tutaj szarość ani srebro, tylko właśnie ta zieleń. Zieleń, którą jakby rzec... można zauważyć również u Pupungi. A wiesz, co nie ci w powiem? Mockach. To, że on jest cała powietrza i powinien być chudszy, to nie zgadzam się z tym raczej, bo jak chodzi o dżunglę, no bo on jest w dżungli, tak? To się kojarzy z jakimiś nie. gorylami. Z powietrza. Ale mieszka w dżungli. To się kojarzy z takimi gorylami, zwierzętami. I on wygląda jak takie zwierzę, więc jakby... Stary, ale roślinne... Roślinne mają troszkę inne. To jest powietrze, a nie rośliny. Łamane no, przez dżunglę. To powietrza... Czemu to powietrze by nie miało wyglądać tak? Może być zwinny. No jakoś tak mi się... Ja w głowie mam zawsze widok wysokiego... Liły. No, liły. Wysoki, chudy, śmieszkowy trochę. Lekko duch. Ja go widzę jako takiego śmieszkowatego, grubego, ale również zwinnego. Rubaszny tak zwany. Rubaszny. Gruba... Dobrze, jurny. Gruba Kongu. Dobra, dobra, dawaj kolejnego. A twój komentarz jakiś na to? No ogólnie ja jak byłem w podstawówce, to Kongo był moim ulubionym Toamari, więc jakoś nie miałem obiekcji odnośnie jego postury, ale nie mam też problemu z tym, że zmieniłeś to go na właśnie tą wyższą formę, też jest spoko.
Ogólnie podoba mi się to, jak zdobyłeś jego ramiona. Tylko nie wiem, czy bym jakoś nie dodał jakichś rękojeści do tych gratów, żeby one były tak bardziej trzymane frontalnie niż tak w bok, jak właśnie, że on je trzyma jak miecze, nie? W sensie lufami, tak jakby w górę, gdyby wyprostował rękę. No i też nie jestem pewien, czy nie dałbym stóp w innym kolorze, bo one są gunmetalowe, a jednak dominuje tutaj perłowy albo flag silverowy, nie? Nie Są ma chyba takiego takie dymu. w Silverze. Są Stormera. z Stormera XXL, czy tam A nie XL. jest z tego mecha? Ze Stormera. Też to Okej. w mechu Evo one były gunmetalowe. Okej. Ja nie pamiętam budowanie tego mecha, Iwo. Pamiętam, jak się części zgubiła. Dobra, No i się znalazła po prostu, leć dalej. przenieśliśmy do następnego moka, wydaje tylko telefon, by mieć nazwę jego. Będzie to teraz. A, Manuil. Manuil. To Pierunów. Manuil. Szczerze mówiąc, Maniek, taka drobna uwaga. Wolę na ciebie patrzeć jako Matoranina niż to. Ale ogółem to mi się bardzo podoba. Kolorystyka naprawdę fajna. Podoba mi się to, że zrobiłeś ten taki pasek, jakby. Nie wiem, czy to na amunicję, czy. Bandolier. O, nie wiedziałem, jak to się nazywa. Jak to Andres powiedział, to jest pasek z insuliną. Ta maska to jest wydrukowana przez Negusa? Tak, to jest ta. A, okej. No i ręce podobają mi się. O ludzie, skąd ty masz tyle tych elementów, tych, którzy jako. Tych pancerzy, tych. Nie wiem, jak to się Powiem ci tak. Zjednoczycieli. Wystarczy posiadać wszystkie sety G2 kanistrowe. Oprócz bestii. No Nic ogółem. nie dokupowałem. Ja po prostu miałem sety. Miałem wszystkich protektorów, wszystkich uniterów, wszystkich Toa uniterów, czy tam Toa jakichś tam, kuźwa, nie znam tych ich Ale nazw. Pogu. Unajterzy Master to byli ci z Uniter. drugiej fali, a masterzy to byli Nie, ci to miałem i oryginalni. masterów, i uniterów. O, Są jeszcze kuźwa, protektorzy, was. czyli małe sety z 2.15 i bestie, czyli małe sety z 2.16. Nie Te miałem istoty. tylko, nie miałem tylko tych bestii, tych takich w średnich setach. Nie miałeś lodowego. Jak lodowego? No lodowa, nie, istota, przepraszam. To bestii, a, bestia piorunów, bestia lawy i bestia wstrząsów, coś takiego? Tak. Nie miałem ich, nie mam ich w ogóle, tak samo nie mam u Maraka Destroyera. Ja mam Czy Destroyera. tam, Oni byli jak w to Polsce niektórzy lubią ostatnio. ująć, jak to niektórzy lubią ująć u Maraka Rozkurwiatora. Ja go tak nazywam. Ale ogółem to moment, jak G2 skończyło się z tymi czachopajunkami. Jeszcze jak były te. Ci, to, jak się nazywali ci tacy tytani, jakby ci czaszkowi? Czaszkowi wojownicy. Tak, czaszkowi wojownicy. To po tej fali już przestałem ogółem. Miałem taki od Lego przerwę, taką przerwę małą. Niestety nie kupowałem już tam późniejszych setów, dlatego mam ich mało. Trochę żałuję, ale czy żałować? Dobra, Dorek, twój komentarz. Mój komentarz. No to tak, lecimy. Bandolier bardzo mi się podoba przede wszystkim. Podoba mi się to, jak zrobiłeś go. Czy to nie jest bandolier, który miał Czubaka? Tak, to jest dosłownie zajebany bandolier od Czubaki. Właśnie też tak myślałem przez chwilę, że zajebany od Czubaki. Powiem tak, wiem, że Toa oraz Matoranie błyskawic to Toa i Matoranki, ale fajne są też takie odstępstwa w postaci takiego Manuila. Ale Bardzo mogło. dobrze komponują się tutaj. Słyszysz, Gerard? Słyszysz? Bardzo fajnie komponują się tutaj te kolory, które były użyte w Hali i Nika. Te elementy przechodzenia z bieli w granat, albo z granatu w biały, jak kto woli. Srebrne elementy pancerza bardzo dobrze komponują się widocznie z maską. Jaką on miał broń, przypomnisz mi? Generalnie to jest wersja PTRP, która jest on jest nieuzbrojony de facto, on korzysta tylko ze sztyletu i czekanu. No i mocy. No i mocy. Powiem tak, on ma na sobie pancerze Hydrexonu? Dwa? Jak Hydraxona. A Hydraxona te, przez tak, dwa na gadonki. ramionach, dokładnie. No, bardzo fajnie się wkomponowały w ogóle.
przyjemnie wyglądają na ramionach. No. Generalnie ode mnie 9. No ja tutaj tylko dwóch rzeczy bym się przyczepił. Takiej mniej istotnej spróbowałbym jakoś zamaskować to przewężenie w pasie, bo jednak on tam jest taki trochę patykowaty na tym takim, zaraz jak się kończy ten element kroczowy. A druga kwestia, trochę bardziej widoczna. Mam wrażenie, że byłoby się jakby dać mu inne ręce niż ten element od toalinika, bo ręce są trochę za długie, takie za bardzo obwisłe się wydają. Zwykle dłoń powinna być na wysokości połowy uda, a u ciebie są do kolan i tak wydaje się przez to taki trochę gorylowaty, taki, jeśli chodzi o postęp. Generalnie ciekawostka, jego proporcje są wzorowane na moich proporcjach ciała i ja generalnie mam tak gorylowate łapy. Ty serio masz łapy do kolan? Tak, mam tak długie dłonie, mam tak długie palce. Ja mogę się podrapiać po kolanie nie zginając się praktycznie. Okej, ciekawostka tak. W sumie idąc za sparze z Mokiem od razu. Możecie w końcu jeden. No ja też, ale ja może w wakacje się spotkam. Może ja też. Dobra. Dorek przypominał, że my kończymy w kwietniu, więc nie musimy w wakacje. Znaczy, to już będą wakajki w sumie. No tak, dla nas. No. No, dobra. Dalej. To jest kto? To jest Andros. Andros. Okej. No powiem, że nawet taki fajny ci powiem. No. Przepraszam. Dobra, to może ja wezmę i przejmę pałeczkę. No powiem tak, danie Antrozowi tak przygarbionej postury jest bardzo ciekawym pomysłem. Nie widziałem chyba wcześniej nigdy Antroza z garbem. Skrzydła ma zamontowane. Nie widziałem ich po prostu w pewnym momencie. Ciekawe jest też danie mu tych jego ostrz w sposób taki, jak jest tutaj przedstawione. Obrotowe kosy, nie wiem jak to mogę nazwać, bardzo podobne do tego, co używał Samurai X w pierwszym sezonie. Pungę, czy naprawdę znowu puścić bąka? Michał. Było słychać? Tak. Tak. Bardzo przyjemnie komponuje się tutaj ten pancerz z Jalera Marii oraz ta druga łapa niesymetryczna, pazurzasta. Tak samo pazury Pohatu Unuwa w goleniach, w piszczelach. Przypominają bardzo mocno takie poszerzenie, które ma wziąć i wspomóc kogoś, kto powiedziałbym płetwy na łydkach. No i o to, jak mogę to powiedzieć. Według mnie mocek jest bardzo fajny, przyjemny, nie mam zbytnio do czego się doczepić. Solidna dziewiątka. Prawej ręki tak trochę ci wyglądają. Chociaż taką... nie, dyszka ode mnie. Ja mam taką dziewiątkę z plusem. Tygus? Metrus? Okay, go zobaczyłem w pierwszej chwili, przez to jaki element wybrałeś jego pancerz na klatę. To wyobraziłem sobie, że Andreas taki fidget taxem leci, a to zbija się, wylatuje przez kokpit razem z kierownicą i wpada do jeziorka z protodermis. Ta kierownica mu się wkomponowuje w klatę. No, tak ogólnie to... Dobra, ile? Dziewiątkę. Dobra, no to w takim razie lecimy do następnego i ostatniego moka tego odcinka. Jest to Hirox. Okej, okay. Mój Hirox. Ale on tak, jest... on był bardzo wzorowany na tym, co Dorek odjebał. Jaki stynk. A co Dorek odjebał? Te uda są zerwięte z tego, jak go dostałem od Dorka. Dobra. Okej, w takim razie... Uda i te... Trzecia część rąk, z tego co widzę. CCBS-owa. Tak. I druga też. Rzeczy pozytywnych. Nogi, stopy, ciekawe. Ciekawie zrobione nogi również. Tors, on powinien być taki chudy, bo ja nie wiem jak on wygląda oryginalnie.
On oryginalnie jest bardzo dziwny. Nie da się tak jednoznacznie określić jego proporcji według mnie. Taki trochę jest taki dziwny. Nie wiem jak ocenić, bo nigdy nie widziałem Hiroxa. A zobacz sobie w necie. Skrzydła. Może w tym czasie Netrus się wypowie. A, jeszcze się wypowiem. Te skrzydła są takie... To już taka negatywna rzecz, że no... Tak, te skrzydła są jak te, w tych smokach z Ninjago. Są takie malutkie. I... On nie miał takie malutkie. A, miał? To jest revamp, to jest istotne. A, dobra, czekaj. A tak on wygląda, dobra. On miał takie malutkie skrzydełka, muszę przyznać. A, miał takie. I to dwa, ty masz cztery. No właśnie, tak patrząc, że to jest Hirox, to nie jest taki dziwakowaty, to dałbym mu taką ósemkę, ale jakoś, że jest to... Chyba jak zostanie ósemka. Doraz, Negus? No mi się ogólnie podoba ta jego szkieletowatość, jednak tak fajnie pasuje do takiego, powiedzmy, nieumarłego. Ale jedyne, co mi tutaj tak trochę nie pasuje, to kwestia umiejscowienia tej drugiej pary skrzydeł, że brakuje mu takiego... Na czat wrzucę więcej, o co mi chodzi, że on miał te skrzydła takie jakby, że wyrastały mu z dłoni i przylegały wzdłuż przedramienia. I przez to był taki nietoperzowaty, a tutaj ta nietoperzowatość lekko zanika. Kurde, Popunga, będziesz musiał domontować jedną rzecz, bo zapomniałem o jednej jego funkcji. Generalnie one się zginają, tak jak jest na obrazku pudełkowym Hiroxa, że one się zginają w odpowiedni sposób, te ręce, i wtedy skrzydła się komponują w jedność. Aha, to nie wiedziałem o tym. Bo tak zobacz sobie na ten, na czat PDB messengerowy, jak mniej więcej ja zawsze widziałem jego skrzydła. Aha, no, rozumiem. No, czekaj coś. Dobra, przejdźmy do oceny. Kiedy ósemkę? Chwila, Dorek jeszcze. No to Dorek, no pytam. Dorek? Stary Doras mocno śpi. No kurwa, przysypiałem już powoli. Tak przysypiaj, Kałganie. Stary, jest pierwsza 10. A ty wytrzyma 5 minut, potem mi idzie spać. No to co, Hirox? No to wypowiada się na jego temat. No dawaj, już, doraz. Zapomnę. Nie sam, nie mów tak brzydko do mnie. No to co, generalnie zauważyłem, że Manik bardzo lubi robić postaci z garbem. No. Jak to określił... Hirox, Manuel w wersji maturańskiej. Ciekawie wyglądają stopy. Użycie stóp Hydrexona, tudzież ktokolwiek inny używał czarnych takich stóp? No paru. Wygląda bardzo szkieletowato, z uwagi na to, jak zbudowane są te stopy, ale są pokryte błoną jakby. Co przypomina skórę naciągniętą na kości. Przynajmniej według mojej interpretacji. Widzę z tego, co jest przedstawione, że jedna para skrzydeł jest w stanie wziąć i się złożyć, a druga w sumie ona jest montowana przeze mnie, przyznaję się w tej kwestii. Nie miałem pojęcia, co ja o niej też myślałem, ale tak było też do sprawy. Golenie, powiedz coś o goleniach, bo jestem ciekaw twojej opinii. Przepraszam. Golenie, no ja się na razie nie golę. O goleniach jego. O goleniach, ledwo je widzę. Czy to jest od Nuparu i Nika? Nie, część? To są części głowy Boroka. Co? Tak. O kurwa. To są części od głowy Boroka. To są dwie głowy Boroka takie. Tak, to są dwie głowy Boroka. Ja, dole, to giga szacun w takim razie. Nie są te głowy Boroka. Giga szacun. No na goleniach. Czekaj, za? Tyletowatość też podkreślona, szczególnie tak wychudzonym torsem, jest według mnie genialna. Dobra. No i oczywiście maska to maska. Pazury też fajne. Nie wiem, jakie słowa innego użyć już teraz.
fajne po prostu. Dają vibe kogoś, kto ma być jednak tym złolem. No. Ode mnie solidna dziesiątka. Dobra. Nygus już dał? Dziewiątkę. Dobra. W takim razie, moje drogie gnojki. To ja właśnie powiedziałem. No najważniej. Dobra, tu już chyba wszystkie fanarty omówione. W takim razie przerzucę to ten na tło. Okej, ziomeczki. To by było na tyle. Oczekujcie następnych podcaścików z przeglądania muzyków, bo żeby... Bunga, sorry, że ci przerwę, ale musimy powiedzieć na końcu, że Snazzy wygrał. No właśnie, się też powiedzieć, że Snazzy wygrał. Snazzy wygrał, ale wiecie co? Mnie będzie śmieszyć, jak będzie typ, który ma kilka moków, każdy 10, myśli się, że wygra, bo ma 30 punktów, bo ma 3 moki, a jakiś debil sobie da milion jakichś innych moków, aż że będzie 1 na 10 i jednak wygra. Żeby tak, musimy coś zrobić, żeby tak nie wyglądało to. Nie wiem. Nie, ono ocenianie będzie pojedynczo per mok. No właśnie. Ktoś tak nie Także zaraz zachęcam do robienia quality mocków. Dobra, pierwsze miejsce Frenzy, drugie miejsce Wenezja. Dobra. Wenezja od Orety. Nie pamiętam już tylko. Jak się nazywał? Sprawdziłeś? No sprawdzam właśnie. Wenecja była od... Kuźwa. Czekaj, a ty w ogóle, a ty to na czacie wysyłałeś messengerowym. Teraz to szukać. No tutaj pustanie się Dertusa, że nie było tego, ale to nieważne. Dobra, to w czasie, kiedy Pupunga tego szuka... No, spawi. Ja powiem może teraz już, że możecie wbijać do Manuela na kanał. Dokładnie. Na Instagrama. I na Instagrama. Do Netrusa na kanał. Oraz do mnie na TikToka oraz Instagrama. TikToker, bu! Nie wchodźcie na nawet. Wbijajcie i tyle. A przede wszystkim wbijajcie na polski Discord. Do którego link również znajdziecie w opisie. Tak, a jeszcze wbijajcie na Messengera, do którego linku nie znajdziecie w opisie. Tylko znajdziecie go właśnie na PDB. A właśnie. Znaczy z nami czy na PDB musicie skontaktować, żeby dostać się na Messengera. Tak. I generalnie trwa wyścig, bo obecnie brakuje nam jednej osoby do setki, więc ścigajcie. No, a nagrodą będzie co? A jak się wyciszy? Ścisk dłoni prezesa. Na spotkaniu PDB będzie uścisk dłoni Pupungi. No dobra, to co mamy jeszcze do powiedzenia? Przepraszam się chyba, trzymaj ta się, żeby nie rzedzić o lajki, nie wiem co powiedzieć. No. Zostawcie lajka, subskrypcję. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś, nie lubię rzedzić lajków. Pani subskrypcji. Żyda dzisiaj nie ma, także. Żyd. Kurwa! Manuel, powiedz to proszę. Nie mów. Na zakończenie. Trzymaj ta się i cześć.